Antonina, wielkie gratulacje, bo wspaniała rola w Akademii Pana Kleksa, więc one się po prostu należą, ale żeby trafić do tak wspaniałej obsady, do takiego filmu, no to pewnie musiał być jakiś casting, dobrze myślę? Pamiętasz go? Tak. Po pierwsze dziękuję i po drugie tak. No ja dowiedziałam się o castingu chyba przez internet, nagrałam pierwszy etap i nie miałam jakichś dużych oczekiwań, bo wiedziałam, że jest bardzo duże zainteresowanie. Ja też grałam wcześniej, więc to nie był mój debiut. No i pamiętam, że byłam na feriach i patrzę w telefon, że Maciej Kawulski mnie zaobserwował na Instagramie i miałam takie wow, okej, zauważył mnie. Dostałam godzinę później telefon, że się dostałam do następnego etapu i chyba ja miałam 2 lub 3 etapy i dostałam informację, że się dostałam, więc to było coś wspaniałego. Czy pamiętasz jakiekolwiek zadanie z któregokolwiek etapu? Na czym to polega dla widzów, którzy nie wiedzą? Miałam do zagrania scenkę chyba z Tajemniczego Ogrodu i z Mikołajka, tak mi się wydaje. No i musiałam się nauczyć tekstu, spotkałam się z chłopakiem, który grał ze mną i musieliśmy tę scenkę nagrać. I zrobiłaś to najlepiej. Ale wydaje mi się, że Akademia Pana Kleksa to zdecydowanie nie jest bajka twojego dzieciństwa, więc czy nadrobiłaś jakoś ten materiał? Tak, nadrobiłam, obejrzałam te stare części, ale jakby ja też je wcześniej oglądałam, ale tak pamiętałam je trochę przez mgłę, ale w ogóle się nie inspirowałam. Czy uważasz albo zgadzasz się z takimi porównaniami, że to będzie taki trochę nasz Harry Potter? Tak, tak, zdecydowanie. To jest nasz polski Harry Potter i musimy o tym pamiętać. Jakie są wspólne właśnie cechy tych dwóch projektów? Magia, młodzi ludzie, którzy spełniają marzenia i robią rzeczy niemożliwe. Spełnienie marzenia to chyba też praca ze wspaniałymi aktorami. Jak wspominasz współpracę choćby z panem Piotrem Franczewskim? Pan Piotr Franczewski jest, no wiadomo, świetnym aktorem i no, ja się strasznie stresowałam przed spotkaniem z nim, no bo to jest po prostu ikona. Ale kiedy go poznałam, no to się okazało, że to jest tak wspaniały i ciepły człowiek, który no, jest po prostu niesamowity i bardzo lubiłam w ogóle obserwować, jak pan Piotr pracuje, bo jest świetny. Zaprosisz proszę do kina naszych widzów? Zapraszam wszystkich widzów do oglądania Akademii Pana Kleksa.